Ema się ma, witam na moim kanale. Gramy w Mafię Trójkę, odcinek 21. Dzisiaj, tak jak zamierzałem, spróbujemy sobie zrobić tuning samochodu i postaramy się wykonać któryś wyścig, może nawet wszystkie. Podjedziemy do tego kolegi tutaj, on się nazywa Rick, duży Rick. Mam jakieś auto, całkiem fajne auto, które mi się bardzo podoba i które... Oj, mógłbym rozwalić od razu, tak? Nie. Z boku trzeba podjechać, które chciałem streamingować i które można było wykorzystać do tych wyścigów, o ile się to da zrobić w ten sposób. A jeśli nie, no to wymyślimy coś innego. I co jest, Rick? Zamknięte masz w nocy? To nie wiem, się wjeżdża. Modyfikacja jest dostępna tylko dla samochodów w twojej flocie. Dostawy. No tak, no to widzicie. Nie da się używać samochodu, który nie jest w waszej flocie. To sobie go zaparkujmy tutaj w krzakach. To nas nauczy czegoś nowego. Zadzwońmy sobie po dostawę pojazdów. Wybierzmy... może klasę sportową. Który? Ten jeszcze nie jeździliśmy. No, już tam go widzę. Wysiadaj, panie, z mojego autka. Dzięki za dostawę. Otóż to. Wracamy do dużego Rika. Zobaczmy, co się da w nim zrobić. I mamy tak. Modyfikacje. Na początku silnik. Jest wersja fabryczna, z kompresorem, reszta jest zablokowana. A tu jest kompresory, aha. Mamy sporo kasy, 55 tysięcy, możemy się pobawić. Który? Nie wiem, czy tu jest jakaś różnica w osiągach, czy to tylko jest wizualizacja. Ok, zainstalujmy ten. Wydech. Wydech jest taki normalny, standardowy. Możemy zainstalować na przykład ten. To tyle, jeśli chodzi o modyfikację. Karoseria, czyli przód. Możemy taki spoiler, nie jest fajny. Aha, no i możemy do niego tak i tyle, tylko że to jest wszystko poblokowane na razie. Ok, lakiernia. Jest lakier, zostawmy go czerwonego, okleiny. Skoro mamy uczestniczyć w wyścigu, zobaczymy, co tu jest odblokowane. To jest blokowane. Płomienie. Przepraszam, dalej mam problemy z głosem. Sporo tego jest tutaj, widzę. Większość to numerów właśnie. Zobaczmy, co jest odblokowane z takich neutralnych. Best Oil, 7. Takie sobie. Phantom Run. Weźmy to, a co? Okleiny. Jest to i na końcu kolor przyciemnienia szyb. Zrobmy całe przyciemnione. Też nam nie szkodzi. Możemy jeździć, tak? Felgi. Standardowe zwiększające osiągi. Oczywiście weźmy zwiększające osiągi, tylko że oczywiście, nie wiem. Nie jest podane, jak to zwiększa osiągi, poza tym, że o, te podnoszą. Weźmy takie... Weźmy te. I ostatnie to jest akcesoria. Kolor wnętrza i dodatki. Kolor wnętrza zostawmy taki, jaki jest, i tak nie widać. Dodatki, można szybę zmienić z tyłu. Nie, to nas nie interesuje. A powiem wam, że tak średnio to.
Pamiętaj, że u handlarza bronią możesz również kupować ulepszenia do wydajności swoich samochodów, czyli tutaj po prostu tylko i wyłącznie wizualnie zmienia autko. A takie ulepszenia, które powodują, że osiągi naszego auta są zwiększone, możemy kupić u handlarza bronią. Wstawiam, że wszystko mam zablokowane, także nic z tego nie będzie. Co mi rozbijasz moje nowe auto? Wysiadaj. Tu są modyfikacje pojazdów. No i tu jest oczywiście wszystko zablokowane, tak jak kiedyś sprawdzaliśmy. Żeby to w ogóle odblokować, trzeba jakieś przysługi wykonać, czyli pewnie więcej zadań. Nieważne. Ważne jest to, że udamy się na pierwszy wyścig. Pierwszy wyścig to jest wyścig po torze. Powiem wam, że spróbujemy to zrobić. Przez Mickey Point Verde. Jest jakieś tysiąc, nie wiem, metrów do tego miejsca, także jak już tam dojadę, to wtedy pojawi się ponownie. Dobra, jestem ponownie. Podjechaliśmy już tu pod miejscówkę, gdzie zaczyna się wyścig. Jeśli pokonamy wszystkich rywali, dostajemy naklejkę. $1000, 500 za trzecie miejsce. Jeśli przebijemy rekord toru, dostaniemy kompresor. Odblokuje się. Dobra, rozpoczynamy. Zobaczymy. Czy uda się ich jakoś pokonać sensownie? Nieźle. Nie liczę na rekord toru oczywiście, bo myślę, że trzeba było te ulepszenia tam odblokować jeszcze bardziej. Ale chciałbym przynajmniej wygrać. Nie powiem wam, że rozpędza się nam... ale zawaliłem. Rozpędza nam się ten pojazd bardzo, bardzo słabo. Próbujmy ich dogonić jeszcze. No naprawdę wąskie uliczki. Przez myki. Gdzie zakręt pod kątem prostym. Mamy szansę na wyprzedzenie w kilku. No też walną w lampę. Nie tylko ja jeżdżę po chodnikach. Ale z tym pierwszym może być problem. Zwłaszcza, że na prostej mam problem z dogonieniem go. Jedyna szansa to właśnie w zakrętach. W zakrętach go próbować prześcignąć. Mówię, nie liczę na to, że pokonam rekord toru, bo to chyba trzeba mieć samochód w miarę zmodyfikowany. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Trzeba było wziąć ten czerwony i po prostu nim tu przyjechać. Ten poprzedni czerwony. Bez modyfikacji jakichkolwiek. A ja zmodyfikowałem ten i jeżdżę tym. Wydaje mi się, że jest wolniejszy. No nie wiem, zobaczymy. Drugie okrężenie. Kolega, nie zobaczyłeś, że tu jest zakręt. Co jeśli będziemy rozjeżdżać ludzi? No powiem wam, że trzeba się rozkręcać tutaj. Jeśli będziecie słyszeli jakiś stukot w międzyczasie, to znaczy, że gałka odpada. Się przy tym niemiłosiernie. No
na pierwsze miejsce raczej nie mamy szans, ale... Znaczy na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o czas... Oj, sorry. A jeśli chodzi o sam wyścig, to może się uda. Za następnym zakrętem jest meta. Jak nic nie zepsujemy, to powinno się to udać. Ale proszę bardzo. 3.05, a rekord tam był chyba 3.01, tak trzeba było pobić. Także nie jest źle. Nie będziemy ponawiać wyścigu, skończymy go tutaj. Dobra, ten załatwiliśmy. I to oczywiście można powtarzać do woli pewnie. Łatwa kasa tak naprawdę. Ale my nie będziemy tego robić, my pojedziemy teraz ten wyścig. Też jest po torze. I podziemy on w centrum. Ok, tak się nazywa. I gdy tam dojadę, to wtedy mu się pojawi. Dotarłem na miejsce. Kolejny do wyścigu. Tutaj można wydech odblokować sobie. Naklejka, wolność. No i oczywiście 1500. Drugie i trzecie miejsce. No to jedziemy. Wydaje mi się, że samochody są prawie identyczne jak w tym poprzednim wyścigu. Albo identyczne nawet. Troszkę się tutaj rozpycha. O proszę. Sorry. Czy sorry? Nie, jest mi przykro z tego powodu. Że wyleciał z trasy. To jest wielki okrąg. No tu może nie być łatwo wygrać z tym kolesiem, bo nie ma zakrętów. On się dużo lepiej rozpędza ode mnie. No właśnie, a jak tak zawalimy sprawę, to przy dwóch okrążeniach może nie być kurde łatwo. No. Nie poszło. Jeszcze w tym ruchu ulicznym powiem wam, że to tak jest. Nie znam torów, gram tu w ogóle pierwszy raz. Zagapiłem się. Dobra, powtórzmy ten wyścig, o ile się da. Nie, nie da się powtórzyć wyścigu. Czyli musimy dojechać do mety. Mimo wszystko. Dobra, postarajmy się poznać tor. I za drugim razem może nam pójdzie lepiej. Bo ok, aby nie ten. Nie ten ruch uliczny. Sam nie jest taki prosty wyścig. Nasi przeciwnicy gdzieś tam z przodu jadą. Już mamy 20 sekund straty. Jeszcze na upartego. No, jakbym skręcił w odpowiednim miejscu. Nie zwracam uwagi na strzałki. Gdzie jest koleś na pierwszym? Jadę bardzo zachowawczo, tak naprawdę nie jest problemem dogonienie ich. Problem utrzymania się na pierwszej pozycji. Dobra, mamy drugie okrążenie. Kurde. No, to naszalałem. Powiem wam, że ten wyścig nie jest taki prosty.
Ale się nie da przerwać i zacząć od nowa. Albo się da, nie wiem jak. Widzicie, jak oni jeżdżą? Nie jeżdżą jakoś strasznie szybko czy agresywnie. O, proszę bardzo. Jestem w stanie go dogonić bez większych problemów. Nawet jeśli się tak obijam po tych ulicach. Nawet... O kurde. Prawie się udało go zgubić. Nie mam szans na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o nagrody. Ale tutaj to było chyba bardzo ciężko. No i na pewno bez... Uciekać, śledzie. Bo wielki Big Boss jedzie. No właśnie, to chyba trzeba sobie skróty wypatrzeć. Opracować tor. Tam jakiś jechał nie w tą stronę. No ale zająłem pierwsze miejsce, nieźle. Czyli nie ma co się poddawać. No i powiem wam, że tutaj zaliczyliśmy to. Zaliczyliśmy to. Czyli został nam ostatni wyścig. Na chwilę obecną, czyli ten. I on jest cholernie długi. Tak przynajmniej wygląda. Włączam cel. No i jak dotrę na miejscu, to się pojawi. No i jesteśmy na miejscu trzeciego wyścigu. A tutaj niespodzianka. Potrzebujemy klasę egzotyczną. Czyli wysiadamy z auta. Poprosimy naszego kolegę o... Co jest w klasie egzotycznej? Albo ten. To jest Smith Morai. Albo mam odblokowany Samson Duke. Spróbujmy tego. Może nie wygląda na jakiś szybki, ale... Może będzie ok. Tego zostawmy, tu nie stoi. Wsiadaj w mojego wozu. Dzięki. Wyścig się odblokował. Automatycznie. Tutaj możemy dostać spoiler, naklejkę, no i oczywiście pieniądze. Czyli zaczynamy. Trochę inna muzyka. To jedziemy. Tak wygląda na taki dosyć prosty, ale długi. Nie wiem, czy dobry samochód wziąłem, bo ci mnie wyprzedzają po prostu. Znaczy, wyprzedzają. Na prostej nie mam startu za bardzo do nich. Ale na zakrętach możemy ich zrobić. Następny checkpoint daleko. Aha, ale to jest tylko 15 punktów kontrolnych tak naprawdę. No i proszę bardzo, zobaczcie, co się dzieje na prostych. Że mogę mieć problem na ostatnich prostych, jeśli nie wyprzedzę go za daleko, a nie jestem w stanie go dogonić. Zwłaszcza jak będę fruwał. Co się wydarzy? Zepsułem się. Przedłuż pojazd. Dobra, wychodzi na to, że ten wyścig będzie jednak trzeba powtórzyć. Poprzedni się udało. Zobaczymy, co tu się wydarzy, czy jestem w stanie ich dogonić w ogóle. Muszę się troszeczkę bardziej skoncentrować na jechaniu, mniej na gadaniu. Bo mi koleś uciekł już w tym momencie naprawdę daleko. Chyba nie mam większych szans, żeby ich dogonić.
Może jednak było trzeba wziąć drugie autko. Ale nic, jeśli nam się nie uda tym samochodem, to spróbujemy następny wyścig drugim samochodem. Bo na prostej naprawdę nie mamy większych szans, a tutaj jest większość po prostu. I o ile w zakrętach jeszcze jestem w stanie przegonić, to na prostej mam już spory problem. Daleko jeszcze ten kogoś. Próbowaliśmy tutaj troszeczkę zagrać nieładnie. Nie 14 punktów kontrolnych, czyli to jest meta. No byłem blisko, bardzo blisko. Ale nie mogę się szybciej. Aj, patrzcie. Dobra, jeszcze raz. Może boli, to się da wygrać bez problemów większych. Weźmiemy drugi samochód, zobaczymy jak będzie się zachował drugi samochód. Odblokowano nowe wyścigi, ale nas nie interesują jeszcze nowe wyścigi. Nas interesuje jeszcze ten wyścig. I nie to auto. Ja bym chciał to skończyć na pierwszym miejscu. Potrzebuję tego Samsona. No jak jestem w pojeździe, jak jestem poza pojazdem. Mogę dostać swoje auto. Dziękuję. No, to wygląda na troszkę szybsze. Dzięki. Może po prostu nieodpowiednio auto wzięliśmy do tego wyścigu i... Myślę, że jeśli bym się nie rozbił, to może nie byłoby takiego problemu. Okej, ponownie. Podejdźmy drugi raz. No, ten przypomina bardziej te samochody, którymi oni jeżdżą, a nie jakąś kolumbrynę dziwną. To jedziemy. No i tu, oj, teraz czuję, że na prostej mi nie uciekają. Aż tak bardzo. Dalej, mogę zaczepić o coś, ale spróbujmy ich dogonić. Tutaj teraz powinno się dać. Że wolę jechać tak na początku z tyłu. Albo całkiem z tyłu, albo całkiem z przodu. Nie pchać się między nimi, bo to jest takie średnio fajne. No, ale teraz przynajmniej stawki się trzymam. No, zobaczymy. Spoko, na prostej mi nie uciekają, także nie jest źle. Czas do pierwszego miejsca oczywiście jest średni, no ale to... Znaczy do rekordu toru, przepraszam, nie do pierwszego miejsca. No, trochę się porozbijaliśmy. Dalej jest ok. Tutaj ten ruch uliczny robisz całe zamieszanie. Bo on przede wszystkim ustala... To jest pierwszy akurat. 8 punkt kontrolny. Mamy 9. Teraz tym mostem tutaj bardzo szybko trzeba przejechać. No i proszę bardzo. Ale oni też zostali jeszcze w tyle. Zawsze przycisnąłem się między nimi.
A patrzcie, jak zostali w tyle. O, coś musieli zahaczyć. Jak nic. No, to ten wyścig już jest raczej nasz. Został ostatni punkt kontrolny i to już tylko po prostu, a oni gdzieś w tyle zostali konkretnie. Musieli w coś wjechać. No i spoko. Stryk. Załatwiony. Na drugim podejście wprawdzie, ale... dało się. Powiem wam jedno, dziwnie te wyścigi... Dziwnie się czuję, że tym samochodami, bo wydaje mi się, że jeśli zostaje za daleko w tyle... Usiądźmy. Jeśli zostaje za daleko w tyle, to oni mnie doganiają... Nie, to ich dogania bez większych problemów. A jeśli jestem za daleko z przodu, to oni mnie znowu doganiają, także nie wiem. Trzeba było troszeczkę pojeździć. Na razie wydają mi się delikatnie ustawione. Ale to tylko moje pierwsze wrażenie. Stoją moje dwa auta. Mogę sobie wsiąść do którego chcę. Okej, nie wsiądę do żadnego. Na tym skończymy ten troszeczkę inny odcinek, bo nikogo nie zabijaliśmy, nie strzelaliśmy, nie zginęliśmy. Także dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.